się Tymoty Mański, jestem, właściwie łatwiej powiedzieć, kim nie jestem. No, nie jestem Stelmachem, nie jestem Cerulikiem, nie jestem Balwierzem, nie jestem Kołodziejem, nie jestem Ludwisarzem. Bywam Korefeuszem, bywam Luminarzem, no, ale zajmuję się muzyką, komponuję, piszę teksty, scenariusze. Urodziłem się 45 lat temu w Gdańsku. To prawda, różne związki silne mam z Itlity, z Warszawą, wiadomo czemu zresztą, bo tam jakby jest wszystko trochę, ale tutaj przeżyłem bardzo szczęśliwie 45 lat i zamierzam tutaj zresztą umrzeć szczęśliwie oraz się skremować i pływać o plankton w Bałtyckim Morzu. To jest moje marzenie, już moi synowie wiedzą o tym. Właściwie to w przyszłym roku będę obchodził 300-lecie pracy twórczej na scenie. Trochę takie, można powiedzieć, wydumane, ponieważ po raz pierwszy zarobiłem na koncercie w roku 85 w klubie Kubuś w Szczecinie. Potem przez 5 lat nie zarabiałem w ogóle nic. Ale powiedzmy, że 300-lecie to jest okrągła rocznica, brzmi dumnie, prawda? Tak zwane 30 lat branży. Zresztą potem strasznie się upiłem, bo zawsze kupiliśmy piwo i wino, więc jakby nie ma co tutaj wspominać tego Kubusia. I tego debiutu, ale tak było w każdym razie. Pewnie długo mógłbym opowiadać o swojej pasji muzycznej, artystycznej, ale nie po to tutaj jestem. Chociaż troszeczkę zamierzam zmienić moje przemówienie, mój speech, w związku z tym, co usłyszałem. Bardzo mi się podoba to, że wszyscy jesteście Zajawkowiczami, macie tyle wspaniałych pasji, namiętności i na pewno te pasje wymagają sporej dozy arogancji, bezczelności, śmiałości i marzycielstwa. Zresztą całe życie byłem bezczelny, śmiały i rozmarzony. Jest to pewno istotne, bo bez tego po prostu no, niestety nic się nie uda. I akurat nie chcę mówić tutaj dużo o sobie, ale szepnę tylko o tym, że mi się prawie wszystko udało w życiu, co chciałem robić. Znaczy, oczywiście jest jeszcze parę małych marzeń, ale nagrałem płyty i zrobiłem film, i napisałem książkę i tak dalej, ale tak jakby nie dochodzi. A propos bezczelności, przypomniała mi się taka historia, kiedyś razem z Pełem Miłość zdobyliśmy drugą nagrodę na festiwalu Jazz Junior w Krakowie. Celowaliśmy oczywiście w pierwszą, no ale zdarzyła się druga i za drugą było pół godziny, jakieś takie mikre pół godziny nagrania w Radiu Szczecin. Więc ja wkroczyłem do Radia Szczecin i powiedziałem facetowi, organizatorem, słuchaj stary, jesteśmy zajebistym zespołem, chcę dać godzinę, masz tyle taśm? On powiedział, oczywiście, że tak. No i nagraliśmy płytę w ten sposób, więc jakby ta bezczelność jest potrzebna. Okej, okay, powoli jednak przejdziemy do tematu, który mnie nurtuje bardziej niż moja historia, bo ja w sumie sporo rzeczy osiągnąłem i cały czas je osiągam, ale moim zdaniem bardzo kluczowym słowem w pewnym współżyciu społecznym jest równowaga. To słowo równowaga jest o tyle istotne, że ono się pojawia wszędzie. Zdrowie jest równowagą przemian biochemicznych. Równowaga to jest też rodzaj balansu pomiędzy zdrowym egoizmem, żeby się realizować, a też takim no, szlachetnym altruizmem. Równowaga to jest skupienie się na sobie, ale też na naszych bliskich, dalszych osobach. Więc ta równowaga wymaga też, żebym po prostu pomyślał trochę o innych osobach, które tutaj w tym mieście nie ma tak łatwo. I jako że bywałem często na koncertach w Papryce, widziałem dużo bardzo młodych, zdolnych ludzi, młodych kapel, młodych jak wiecie, to miasto zawsze było zagłębiem młodych, frapujących kapel oraz wylęgarnią wszelkiego rodzaju talentów, malarzy, poetów, fotografów. Chcę trochę, żeby się pochylili się nad tym, co jest chyba najlepsze w tym mieście, oprócz morza, oczywiście lasu, czyli nad potencjałem ludzkim, nad zdolnymi młodymi ludźmi, którzy tutaj w tym mieście żyją i którzy, jak widać, mają zajebiste zajawki i chcą coś robić. Jak pewnie wiecie, Trójmiasto, Gdańsk w ogóle, ale dla mnie to jest trochę też tutaj, Adam mnie strasznie tutaj nakierował, żeby mówił o Gdańsku. Trochę to ale czemu po prostu, bo jestem trójmieszczaninem, bo ja się wychowałem w Gdańsku we Wrzeszczu, urodziłem się w Gdańsku na Klinicznej, ale mieszkałem przez w Sopocie, w Gdyni pracował mój ojciec. Zatem tego nie chciał za bardzo do końca tak tutaj fokusować na Gdańsku, ale powiedzmy okej, okay, no. W tym regionie działo się dużo, jak pewnie wiecie, w latach 50. działał tutaj Teatrzyk Bim Bom w Rudym Kocie, czyli Zbyszek Cebulski, Bogumił Kobiela. W latach 50. w Sopocie z kolei był pierwszy festiwal jazzowy, w którym występował Komeda ze swoim zespołem, sekstetem. W latach 60. w 62 roku tutaj właśnie w Żaku występował zespół Niebiesko-Czarni z Wojtkiem Kordą, z Adą Rusowicz, mamą Ani Rusowicz oraz z Czesławem Niemenem. W roku 65. tutaj powstał zespół w Wrzeszczu, powstał zespół Pięciolinia, później Czerwone Gitary. W latach 70. działo się. W latach 80. z kolei mieliśmy trójmiejską scenę alternatywną. W latach 90. mieliśmy scenę jazzową i cały czas tutaj się dużo bardzo dzieje muzycznie, tylko muzycznie, ale mam wrażenie, że coś zdechło, że coś się stało takiego z Trójmiastem, że dalej ten potencjał jest ludzki,
ale komercja, trochę też muzyka taneczna, ale mówię o komercji głównie, wygnała tych młodych ludzi zdolnych z klubów do piwnic i do garaży znowu. Czemu chciał naprawdę? Chciałem troszeczkę podzielić się swoim doświadczeniem. Czuję się jak taka, po prostu trochę taka krowa z cycami, która po prostu ma dużo mleka, dużo wiedzy, dużo doświadczenia i myślę, że takich ludzi jest więcej jak ja. Jest Leszek Mozer, jest Wojtek Mazolewski, jest Mikołaj Trzaska, jest Leszek Bzdyl, jest dużo ludzi, artystów, jest Kiba, jest Konio, że absolutnie, myślę, że pod każdym względem chcieliby się podzielić tym swoim mlekiem, tą swoją wiedzą, doświadczeniem za darmo, ale marzy mi się iść taki rodzaj ośrodka kultury, nie taki, który jest już, ale taki, który jeszcze nie ma, jakiś społeczny, interaktywny dom kultury, ośrodek kultury, gdzie można było organizować festiwale, konkursy, slamy poetyckie, panele dyskusyjne. Marzy mi się studio społeczne, miejsce, gdzie młodzi ludzie mogliby podwyższać swoje kwalifikacje muzyczne, realizować nagrania, uczyć się podczas warsztatów kompozycji, aranżacji, pisania tekstów. Przy okazji znalazłoby się miejsce dla wszystkich tak zwanych bezprizornych, czyli tych wszystkich, których nie obejmują, nie buduje działalność instytucji. Wiadomo, że są tacy, którzy po prostu chodzą do szkoły muzycznej albo na SP i powiedzmy jakoś tam ogarnia ich ta instytucja, a wielu ludzi nigdzie nie należy. No i ci ludzie mają bardzo ciężko. Jestem pewien, że wielu z nas, wielu artystów, którzy przeszli przez okopy i przez front takiej właśnie wojny z systemem, z przeciwnościami losu, pomogłoby chętnie, udzieliło swoje doświadczenia takim młodym ludziom. Marzy mi się miejsce, gdzie ci młodzi ludzie mogą się spotykać, mogą się realizować, mogą się uczyć, za darmo wszystko oczywiście. I mam nadzieję, że po prostu, że takie miejsce powstanie dzięki naszemu wysiłkowi. Ja jestem gotów w takim miejscu się udzielić. Jestem gotów się pojawić raz na tydzień, jestem gotów się spotkać, nabić się browara, pomóc komuś i tak dalej, wytłumaczyć coś, ponieważ naprawdę ja sam się realizuję świetnie i jest mi dobrze, ale po prostu nie ma moim zdaniem dobrobytu osobistego bez dobrobytu ogólnego. I to tutaj właśnie ten temat równowagi wraca. Kochani, mówi się w naszym świecie, że wszystko jest za pieniądze i to jest też taki trochę, jakiś taki po prostu sygnał naszych czasów, który jest dosyć przerażający. W latach 80. ja jako dzieciak, jako chłopak dojrzewający żyłem w matriksie komunizmu, gdzie wszystko było, jak wiadomo, szare, smutne, ciemne i beznadziejne. Z kolei w tej chwili wpadliśmy w matrix kapitalizmu, też dosyć beznadziejny. Wszystko jest za kasę, wszystko kosztuje. Mieszkanie kosztuje, jeżeli nie zapłacicie za czynsz, wypalą was. Jeżeli nie zapłacicie za telefon, odmożę wam telefon. Jeżeli nie będziecie mieli na żarcie, będziecie po prostu chodzić głodni. Konsultacja kosztuje i tak dalej. Babilon wam cały czas wysyła takie informacje typu, wszystko jest za kasę, wszystko coś kosztuje. Ale to jest nieprawda, to jest ściema. Nie wszystko kosztuje, są rzeczy, które nie kosztują nic. Miłość, przyjaźń, idee, wsparcie nie kosztują. Dlatego chcę was trochę zainspirować. Na pewno jesteście równie pięknoduszni jak ja, prawda? I na pewno, kiedy nauczycie się sami realizować bezczelnie, arogancko, ale też współczująco, tak jak ja, na pewno w pewnym momencie będzie po prostu wam za dużo tego wszystkiego i będzie mi ochotę się podzielić. Poczujecie, że po prostu już za dużo macie tych swoich medali na ścianie. I o tym chciałem właśnie porozmawiać z wami, o tym chciałem, to chciałem wam powiedzieć, że marzę o takim miejscu, gdzie możemy się spotkać wszyscy i porobić razem sztukę. Dziękuję bardzo.